To jest moje konto, a na nim 155 tysięcy złotych. Jest to niezbity dowód na to, że potrafię oszczędzać, a jednocześnie bardzo niecodzienna sytuacja. Realia są takie, że. Jesteśmy w tarapatach. Według raportów, tylko co trzeci Polak regularnie oszczędza środki. Jest to o tyle niepokojące, że w przypadku jakichś finansowych turbulencji jak na przykład awaria samochodu osoby bez oszczędności będą musiały prosić rodzinę, żeby pożyczyła im pieniądze, albo co gorsza, brać jakieś bardzo wysoko oprocentowane chwilówki i inne tego typu historie. Efektem jest większy stres, który sami sobie tworzymy. To jednak tylko krótkoterminowe konsekwencje braku oszczędności. Mamy też długoterminowe zagrożenie, a mianowicie ZUS. Zanim przejdę do sześciu praktycznych wskazówek, które w końcu pozwolą Wam zaoszczędzić pieniądze, muszę krótko poruszyć ten temat. W Polsce ze składek osób pracujących na bieżąco wypłacane są świadczenia dla emerytów. Oznacza to, że osoby pracujące utrzymują emerytów. Niestety, już teraz na emerytury brakuje pieniędzy i trzeba wspomagać się kasą z budżetu państwa, a będzie tylko gorzej. Demografia sprawia, że osób pracujących jest coraz mniej, a emerytów przybywa. W 1970 roku na jednego emeryta przypadało średnio 5,5 osoby pracującej. Dzisiaj jest to już jedynie 2,6, a według prognoz za 40 lat będzie to tylko 1,4 osoby, jeszcze kilkadziesiąt lat i każda osoba pracująca oprócz zarobienia na siebie będzie musiała utrzymać jednego emeryta. Takie coś jest niemożliwe do zrobienia i z tego powodu istnieje duże ryzyko, że dla osób w moim wieku i młodszych emerytur nie będzie albo będą śmiesznie niskie. To z tego powodu konieczne jest zbieranie oszczędności na starość, żeby nie chodzić głodnym. Jak to jednak zrobić? Pierwsza wskazówka to miej świadomość na co odkładasz. Dobrze jest wyznaczyć sobie cel i policzyć, co się musi stać, żebyśmy go osiągnęli, bez względu na to, czy chcemy odłożyć pieniądze na emeryturę, mieszkanie czy nowy samochód. Łatwiej jest odmówić sobie niepotrzebnej zachcianki, kiedy wiemy, że zbliża nas 100 cm do naszego celu, np. Na podróży dookoła świata czy wymarzonego samochodu. Szczególnie na początku będzie to dodatkowa dawka motywacji, która pozwoli wypracować nawyk oszczędzania. Później jest już z górki i może się okazać, że oszczędzanie będzie przychodzić nam naturalnie i robimy to dla samej przyjemności. Zupełnie jak z zostawieniem łapki w górę dla youtubeowego algorytmu. Druga wskazówka: zwiększenie zarobków. Wiem, że to nie jest to, co chcielibyście usłyszeć, ale niestety. Nie da się odłożyć więcej niż zarabiamy, a raporty potwierdzają, że łatwiej odkłada się osobom, które lepiej zarabiają. Zwiększanie zarobków to złożony temat i omawiam to szerzej w innych materiałach. W dużym skrócie, warto jest najpierw zastanowić się, jak możecie dać od siebie więcej wartości firmie, w której pracujecie, albo swoim klientom, a następnie poprosić szefa o podwyżkę, albo podnieść ceny. Warto też pamiętać, że nie wszędzie da się zarobić więcej. Jak to ujął Warren Buffett, nieważne jak mocno wioska, Ważne, do jakiej wsiądziesz chłódki. Jeśli nie widzicie dla siebie możliwości na rozwój w obecnej organizacji lub branży, to najlepiej będzie ją zmienić. Wiem, że to nieprzyjemna prawda, ale nie będę mydlić Wam oczu. Czasem konieczne są zmiany, bo nie ma oszczędzania bez zarabiania i zwiększanie zarobków to dosłownie najlepsze, co możecie zrobić, żeby odkładać więcej. Kolejne wskazówki sprawdzą się jednak nawet przy mniejszych zarobkach, a także osobom, które zarabiają dużo, ale z jakiegoś powodu nic im nie zostaje. Punkt trzeci to odkładaj połowę każdej podwyżki. Jeśli stale będziecie starać się zwiększać zarobki i za każdym razem, kiedy Wam się uda, jedynie w połowę będziecie przeznaczać, na podnoszenie standardu życia, a drugą połowę na oszczędności, to nie ma szans, żeby nie mieć pieniędzy. To jest najprostszy sposób na pokonanie inflacji stylu życia, czyli sytuacji, w której wydatki rosną wraz z zarobkami. Punkt czwarty to zapłać najpierw sobie. Schemat wydawania pieniędzy większości osób wygląda następująco. Najpierw opłacają najbardziej podstawowe sprawy typu mieszkanie i jedzenie. Później inne ważne rzeczy, jak paliwo i ubrania, a następnie pieniądze wydają na przyjemności, jak nowa gra czy wyjście do kina. A dopiero na samym końcu, jeśli w ogóle coś zostanie. Dochodzimy do tematu oszczędzania i inwestowania. To duży błąd. O te dwie pozycje powinniśmy zadbać na samym początku, a resztę rozgospodarować tak, żeby na wszystko starczyło. Na ratunek przychodzi zasada: zapłać najpierw sobie, która polega na tym, że przelewamy pieniądze, które mamy zamiar zaoszczędzić, na oddzielne konto od razu, gdy dostaniemy wypłatę. Robimy to zanim będziemy mieć szansę wydać je na cokolwiek innego. Dzięki temu na pewno spełnimy nasz oszczędnościowy cel z danego miesiąca. I istnieje duża szansa, że jedynie odwracając w ten sposób kolejność, magicznie wystarczy nam pieniędzy na wszystko, co najważniejsze. Aby jeszcze ulepszyć ten proces, możemy go zautomatyzować, na przykład ustawiając zlecenie stałe, które samo prześle kasę na oddzielne konto oszczędnościowe. W ten sposób nawet nie będziecie mieć świadomości, że te pieniądze były w waszych rękach, i tym samym nie odczujecie aż tak bardzo ich braku. Jednocześnie z miesiąca na miesiąc powiększając kwotę oszczędności. Punkt piąty to kupuj to, czego potrzebujesz, a nie to, na co masz ochotę. Ja wiem, łatwo się mówi, mam jednak dla Was śmieszne ćwiczenie, które możecie wypróbować. Kiedy chcecie kupić coś droższego, wyobraźcie sobie małego pankracego na Waszym ramieniu, który pyta, czy na pewno tego potrzebujesz? Ta metoda powinna wyeliminować pewną część impulsywnych zakupów. Dodatkowo, jeśli naprawdę bardzo chcecie coś kupić, nie znam lepszej rady niż odłóż decyzję w czasie. Prześpijcie się z tym, jeśli za dwa dni nadal będziecie czuli, że trzeba to kupić. To śmiało. Często jednak nie będziecie nawet pamiętać, o co chodziło. Te dwie techniki pomogą wam wypracować minimalistyczne podejście, które na przestrzeni lat zaoszczędzi wam naprawdę sporo pieniędzy. Kolejna rada to spisywanie wydatków. Mimo, że nieźle zarabiam, to robię to cały czas. Bez względu na to, czy wychodzę ze sklepu, czy płacę za coś online, od razu po dokonaniu płatności odpalam aplikację do spisywania wydatków i przypisuję wydaną kwotę do jednej z kategorii. Prawda jest taka, że jeśli uda nam się zrozumieć to, ile pieniędzy co miesiąc wpływa na nasze konto i skąd, oraz ile z niego wypływa i na co, to mamy opanowane jakieś 80% finansów osobistych. Później jest tylko z górki i u mnie też tak było, kiedy zaczynałem swoją przygodę z oszczędzaniem. Jeśli jesteście ciekawi, co robiłem krok po kroku, żeby odłożyć 320 tysięcy złotych jeszcze na studiach, to zapraszam tutaj. Do zobaczenia po drugiej stronie.